Dzisiejszy dzień to wyraz wsparcia i solidaryzowania się z naszą uczennicą, która zmaga się z ciężką chorobą, która od rodziny wymaga dużego wkładu finansowego. Nasza cała społeczność uczniowska i szkolna, bo i nauczyciele, i pracownicy, wszyscy zaangażowali się w akcję charytatywną. Z tego miejsca, korzystając z okazji, bardzo prosimy, aby również mieszkańcy Szczecinka pomogli, wsparli Kasię. Fundacja Onkologiczna Rakieta, która organizuje zbiórkę dla Kasi, udostępniła link, za pomocą którego mogą Państwo wpłacać każdą kwotę. Każda drobna kwota, każda złotówka może tutaj pomóc. Także bardzo apelujemy w imieniu całej społeczności, w imieniu rodziców Kasi, aby Państwo również pomogli. Link jest na stronie internetowej fundacji. Jest na stronie internetowej, myślę, że pojawi się również w dniu dzisiejszym na naszym Facebooku szkolnym. Także apelujemy, namawiamy, prosimy o to, aby Państwo również dołączyli do akcji. Jak zareagowaliście na wiadomość, że ona jest chora? Byłyśmy bardzo smutne przede wszystkim i zaskoczone. Było trochę płaczu i no... Straszna informacja, ciężko jest dowiedzieć się, że przyjaciółka jest chora tak poważnie. Jaką osobą jest Kasia? Kasia jest naprawdę pomocną i zawsze była wesołą dziewczyną. Zawsze była szczęśliwa, uśmiechała się cały czas. Bardzo pozytywna osoba. Jak teraz to znosi? No, myślę, że każdy znosiłby to jednak ciężko, bo nie jest to łatwa informacja do przetrawienia, ale Kasia jest silna i wiemy, że sobie poradzi. Czy macie z nią teraz kontakt, w tym momencie właśnie? Mamy z nią kontakt, tak. Jak reaguje na wiadomość o tym, co tu się dzieje? No, a o tym jeszcze nie wie chyba. Jest szczęśliwa bardzo i cieszy się i no, na pewno jest nam wdzięczna tak też za pomoc. Wiadomo, że ta choroba wymaga ogromnych przerw w nauce. W jaki sposób ją wspomagacie? Jak jej pomagacie, żeby ona nie miała tej luki? Razem z klasą umówiliśmy się, że będziemy Kasi udostępniać notatki i pomagać w pracach domowych i z nadrobieniem materiałów. Czyli nie powinno być żadnego problemu? Nie będzie żadnego problemu. Damy radę. Czupryna na razie dość bujna. No na razie zapuściłem trochę, ale mam nadzieję, że będzie się podobać, jak się obetnę, bo to wszystko wiadomo w czystym celu. No i mam nadzieję, że jak najwięcej uzbieramy, bo po to robimy wszystko, żeby pomagać. Czyli przy tym akcie mają być widzowie? No o to chodzi, żeby było jakichś najwięcej i jak najwięcej, żeby wrzucili do puszki, tutaj stoi, i przy okazji, żeby wylicytowali, kto może. I po prostu, żeby to była też zabawa połączona z pomocą. Czy to golenie, strzyżenie to będzie wykonane przez zawodową fryzjerkę, zawodowego fryzjera? Nie, polega to na tym, że ta osoba, która wygra, to może mnie ogolić i jak chce po prostu to zrobi fryzurę sobie, a potem po prostu na łyso się zgolę. Trochę niebezpieczne. No, czy ja wiem, to tylko włosy odrosną, nie? 600 zł, czy ktoś ma więcej? Czy ktoś jeszcze ma jakieś kieszonkowe w portfelu? Tylko ta licytacja strzyżenia głowy przyniosła 3300 zł. W poszczególnych klasach zorganizowano zbiórkę na tę licytację i przedstawiciele zwycięskiej klasy oraz nauczyciele i dyrekcja dostąpili zaszczytu strzyżenia. Oprócz tego prowadzona jest zbiórka publiczna na stronie Fundacji Rakiety. Link u dołu ekranu. Kasia, jesteśmy z Tobą, kochamy Cię bardzo, wspieramy, jesteś silna i dasz radę. Na pewno sobie poradzisz, Kasiu, nic Cię nie zatrzyma, za niedługo do nas wrócisz, wszystko będzie dobrze.